I za nami kolejne row i kolejna tygodniówka w drodze do draftu i gali Backlash 2023. Choć chwilę przed samą galą pojawiły się informacje o zmianach, które wprowadza Vince, to ostatecznie nie odbiło się to na show i wiele osób doszukiwało się czegokolwiek w tajemniczym pojawieniu się CM Punka na zapleczu show. O tej wiadomości możecie się dowiedzieć z moich ostatnich newsów, a tymczasem wracając do Monday Night Raw, to jak można było po zeszłym tygodniu się spodziewać, dostaliśmy po prostu bardzo dobrze wyglądającą tygodniówkę. Zapowiedź nowego tytułu mistrzowskiego, dobre walki i pchanie historii na Backlash trwa w najlepsze. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Botis Racing, oto plusy i minusy WWE Raw z 24 kwietnia. Plus segment Cody'ego i Balora. Zawsze fajnie jest otworzyć dobrą walkę, taką tygodniówkę, jednak kiedy przy mikrofonie jest Cody Rhodes i czuć od niego emocje na kilometr, to ciężko przejść obok tego obojętnie. Cody jak zawsze potrafi porwać swoim monologiem o tym, jaką drogą przeszedł w czasie swojej krótkiej jeszcze ponownie przygody w WWE, jak to musiał walczyć z dosłownie niedziałającą ręką i jak to jedna blizna na jego barku przypomina mu, że wsparcie ludzi może dać naprawdę bardzo wiele. Co ciekawe, przeszkadza mu Balor i to bez Judgment Day. Dostajemy naprawdę świetne odbijanie piłeczki. Balor mówi o swoich bliznach, Balor mówi o swoim poświęceniu i Balor również chce zaprosić Cody'ego do Judgment Day. Wiedzieliśmy, że skończy się tą potencjalną walką i szczerze, nie mamy absolutnie na co narzekać. No, może oprócz tego, że Balor nie ma jakoś walki podczas Backlash, a to zdradza potencjalny wynik pojedynku między nimi. Zdanie Balora o tym, że chętnie wybiłby wybielać z włosów Cody'ego, jest po prostu świetne. Plus Six Man Tag Team Match. Po zeszłorocznym Raw można było się spodziewać, że Latina World Order jakoś zacznie wspinać się w hierarchii i bardzo dobrze. Teraz to widać, ponieważ na tygodniówce dostali walkę z członkami Bloodline i to wcale nie był squash. Plus również należy się za nowy, naprawdę dobrze brzmiący team song tej stajni. Normalnie jeszcze pół roku temu dostalibyśmy z udziałem tej szóstki minutową walkę i tyle, a tutaj nie dość, że dostaliśmy prawie 9 minut, to jeszcze LWO nie wyglądało jak ktoś, kto mocno od Bloodline odstaje. Przewaga była oczywiście po stronie Solo i Usos, jednak LWO nie odstawało i również dostali wiele ciekawych akcji i pokazali się z naprawdę fajnej strony. Świetnie, na tym polega podbudowa, jednak wynik mógł być tylko jeden i Solo przypina Del Toro po samą spajku w powietrzu. Dobrze podbudowane LWO, dobra walka, idziemy dalej. Plus i minus segment samego EJ'a. O ile nadal jestem wielkim fanem całej wymiany pomiędzy samym Zaynem i Usosami, to trzeba wreszcie powiedzieć coś na głos. Trwa to wszystko już za długo. Rozumiem, że zbliżamy się do ich walki na SmackDown i kto wie, co się tam tak naprawdę wydarzy. Jednak jeśli to nie będzie koniec całego tego programu, to z tygodnia na tydzień coraz więcej osób będzie się od tego odwracać. Fajnie ten segment podkreślił to, że Usos nie mają przyszłości u boku Romana, jeśli przegrają. Jednak te segmenty widzieliśmy już dosłownie setki razy. Niech to będzie koniec, niech dadzą dobrą walkę na SmackDown, niech się rozejdą po innych rosterach i zacznijmy wreszcie iść w nowym kierunku. Plus walka tag teamowa. W normalnych warunkach dałbym tej walce minus za to, że mamy powracających do TV Sheltona i Cedrica i WWE dało im jakieś 2 minuty i bezpłciową trochę walkę. Jednak tutaj wcale nie chodziło o to, jak walka przebiega, tylko o historię, jaka została tutaj opowiedziana. Jeśli ktoś słuchał komentatorów, to wie, że cały czas roster, jak i Street Profit zastanawiają się, czy to nie jest ich ostatnia wspólna walka, ponieważ podczas draftu mogą być przeniesieni do innych rosterów. O ile jestem fanem Cedrica i Sheltona i chcę, aby ich pokazywano częściej, może nawet ponownie w połączeniu z Hard Business, jednak tutaj chodziło czysto o Street Profits i samą historię wraz z draftem. Diamentowy plus nowy tytuł mistrzowski. A więc powiedzmy sobie o nowym złocie, jakie WWE wprowadziło podczas tego Raw. Triple H i jego wielkie ogłoszenie okazało się rzeczywiście czymś, co ma wielkie znaczenie. Bierz przykład Tony Khan. Po pierwsze, to ładnie pocisnął on Romana, mówiąc, że jego title reign nie tylko coraz mniej znaczy, ale też nie jest to godne zachowanie WWE Universe i całego WWE. Choć z drugiej strony nie dziwi mu się, że wynegocjował sobie taką pozycję. Jednak co najważniejsze, Roman podczas draftu będzie na jednym rosterze i drugi z nich będzie potrzebował złota. WWE World Heavyweight Championship, wzorowany na starym Big Gold Title i wygląda dość specyficznie. Wiem, że nie każdemu się on spodoba i to normalne, każdy ma inne gusta. Jednak jedno trzeba przyznać, lepsze jest to od obecnych tytułów mistrzowskich. Zobaczymy, jak to się potoczy, jednak Triple H, jedna z najbardziej rozpoznawanych osób, jeśli chodzi o Big Gold, teraz wprowadza wnuka tego tytułu, nowy World Heavyweight Championship. Coś po prostu pięknego i oby booking tego tytułu był lepszy niż to, co mamy ostatnio z WWE i Universal, a według
Was, kto powinien być pierwszym mistrzem tego tytułu? Dajcie mi znać w komentarzach. Plus Six Women Tag Team Match. Obiecałem, że będę trochę inaczej podchodził do Dywizji Kobiet i mam zamiar to również i tutaj zrobić. Six Women Tag Team Match, który dostaliśmy na tym Raw, nie był złym starciem, jednak nie był również jakimś wybitnym. Wydaje się, że tyle razy widzieliśmy Damage Control wokół Bianki, że to jest jak już dzień świstaka jakiś. Tutaj jednak walka skupiła się na podbudowie Io Sky kontra Bianca Belair i bardzo dobrze, a sam finish był dość zaskakujący, patrząc na to, że to Bayley zjadła tutaj przypięcie. Jest to podbudowa pod załamanie się jej postaci, może face turn czy coś takiego, więc i tutaj trzeba patrzeć pozytywnie. Mam wrażenie, że ostatecznie Bianca kontra Io na Backlash wyjdzie bardzo dobrze i może wreszcie zobaczymy coś nowego w wykonaniu Damage Control. Oczywiście mówię tutaj ponownie o potencjalnej zmianie Bayley. Plus segment tytułu Stanów Zjednoczonych. O ile byłem zdziwiony tym, że dostaliśmy ten Triple Threat, to ostatecznie nie najgorzej z tego wyszli tym, że Lashley chce udowodnić swoją dominację pokonując i Reeda i Austina w jednej walce. Przynajmniej tytuł US będzie na Backlash i mamy jakieś story. Szkoda, że setny raz Bobisława i Theoriego. Jednak mamy również odświeżenie w postaci Reeda i pomimo początkowej współpracy z Theorym ostatecznie go atakuje i dostajemy oto ten widok. I czy tylko mi to jakoś tak dobrze wygląda? Reed potrzebuje w WWE podbudowy, jednak patrząc na nijakość obecnie tytułu US, to czemu by i nie zaryzykować i nie dać mu tego tytułu właśnie teraz? Pomimo wszystkiego uważam, że Triple Threat na Backlash wyjdzie pod względem ringowym raczej bardzo dobrze. Minus Mustafa Ali kontra Chad Gable. Naprawdę oni wspomnieli o tym, że Mustafa jest z Chicago tylko po to, aby dać mu tego typu walkę? Ponownie, mamy w ringu dwóch naprawdę uzdolnionych zawodników i robią z tego show, jakby Mustafa nigdy nie wygrywał walki, szczególnie, że stał przeciwko Chadowi, który za wiele w hierarchii WWE obecnie nie znaczy. O ile Street Profits się uratowali historią związaną z draftem, to co rotuje tutaj sytuację? Kompletnie tego nie rozumiem. Lepiej 4-5-minutowa walka dobrej jakości i byłoby lepsze efekt niż to, co właśnie tutaj dostaliśmy. A po więcej tego typu filmów, jak i wielu innych ze świata wrestlingu, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, jest to jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję Wam bardzo. Plus Cody Rhodes kontra Finn Balor. Od początku wiedzieliśmy, że będzie to po prostu banger i z całym szacunkiem do Bad Bunny'ego, to właśnie ta walka powinna zamykać Monday Night Raw. Ta walka miała jednak jeszcze inny problem, ponieważ wiedzieliśmy, że Finn nie ma walki na Backlash, a Cody ma i to jaką, więc szanse na wygranie pierwszego mistrza w historii Universal były dosłownie równe zeru. Co w ostatecznym rozrachunku nie przeszkodziło walce, ponieważ dostaliśmy, jak już wspomniałem, banger. Panowie zgrali się idealnie, wiele ciekawych kombinacji i wiele ciekawych kontr z obu stron. Co mi się jeszcze bardzo mocno spodobało, to fakt braku Judgment Day, co sprawiło, że światła reflektorów właśnie na Balora były skierowane i tylko jego. Po ponad 10-minutowej, naprawdę bardzo przyjemnej walce mamy Pedigree, Crossroads i Cody Rhodes wygrywa walkę. Bez zaskoczenia, wynik 100%, jednak starciu nie odbiera to ani trochę. Pomimo porażki na WrestleMania, Balor wygląda teraz jako jedna z głównych gwiazd rosteru Raw. Plus, to jego pokazanie z tytułem "Oh, come on, Hunter, zrób coś z tym dobrego". Neutral segment Rollinsa i Omosa. Wszyscy byliśmy w szoku po zapowiedzi tej walki na Backlash, jednak naprawdę mam wrażenie, że tym segmentem dobrze z tego wyszli. Jednak po kolei, ponieważ promo Rollinsa związane z tytułem było piękne i moim zdaniem to właśnie on powinien być jako pierwszy posiadacz tego złota. Czy tak będzie? Musimy poczekać około miesiąca, aby się przekonać, jednak Rollins na 100% jest w czołówce, jeśli chodzi o pierwszego mistrza. Co do segmentu z Omosem, to podobało mi się, że wyszli z tego tak, że Omos szuka wyzwania i walki z najlepszymi w rosterze. MVP pociąga za pewne sznurki i mamy walkę z Rollinsem. O ile nie jest to zestawienie porywające publiczność, to nadal, jeśli ma się wydarzyć i Rollins później wyżej, to niech już się tam wydarzy i już. Zobaczymy, co tam ugotują na Backlash, ponieważ teraz wydaje się, że jest to tylko mała przeszkoda na drodze Rollinsa po tytuł. Plus main event. Walka pomiędzy Priestem a Rayem na papierze, bądźmy szczerzy, wygląda źle, bo mamy Judgment Day przeszkadzające i fakt, że kręcą się oni w swoim otoczeniu już naprawdę bardzo długo. Jednak wiecie co? Walka na Raw była po prostu bardzo, bardzo dobra. Nie było ingerencji Judgment Day, tak jak również było w przypadku Balora, a Ray i Priest tutaj dali po prostu dobre starcie. Zderzenie się siły i szybkości to w sposób, który był naprawdę przyjemny dla oka. O ile każdy wiedział, że walka ma doprowadzić tylko do pojawienia się Bad Bunny'ego, to nadal przyjemnie się to oglądało i widok Priesta w dobrej walce i to w main evencie Raw jest czymś przyjemnym. Plus zapowiedź Bad Bunny'ego. Pojawienie się Zająca było pewne, jednak nie wiedzieliśmy, jak się to dokładnie wszystko potoczy. Spodziewany tag team match pomiędzy nimi, Rayem, a Priestem i Dominikiem został odsunięty na bok na cześć Street Fightu. To naprawdę bardzo odważny krok i osobiście nie mogę się tego doczekać. Bad Bunny pokazał się kilka razy w ringu bardzo dobrze, jednak nigdy w solowej walce i nigdy w takiej stypulacji. A to sprawia, że oczekiwania są naprawdę wielkie.
Podsumowując, pomimo wielkich obaw możemy śmiało powiedzieć, że WWE zaliczyło naprawdę udaną tygodniówkę prowadzącą wprost do draftu. Teraz tylko czekać na piątek i początek wielkich zmian. Tam powinno się dziać naprawdę wiele. Dostaliśmy trochę dobrego wrestlingu, kilka zaskoczeń w storyline'ach, LWO i Judgment Day dalej podbudowane i nowe złoto wprowadzono. Nie zabrakło dziwnych rzeczy, to prawda, jednak jakości tygodniówki to tak naprawdę wiele nie zabiera. Moja osobista ocena tego show to 8 na 10. Dobry wrestling, storyline'owy, idziemy do przodu, tytuł wiele zmienia i draft z galą Backlash podbudowane już na maksa. A wy jak oceniacie ostatni odcinek Monday Night Raw w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Jestem niezmiernie ciekaw waszej opinii na temat tego show. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania łapki w górę i komentarza dla zasięgów. To naprawdę pomaga rozwijać mi ten kanał. A jeśli już o tym mowa, to jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym mój kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.